Ja mogę powiedzieć tak, zachowaliśmy się bardzo solidarnie. Dzisiaj codziennie przynaglam Komisję Europejską, rozmawiam z wieloma przywódcami Unii Europejskiej, żeby nie odpuszczać producentom, prawda? Znane są ostatnie dyskusje przewodniczącej Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej i Grupa Wyszehradzka bardzo mocno dopinguje instytucje brukselskie, żeby nie odpuszczać, żeby te szczepionki do nas jak najszybciej dotarły, bo to jest nadzieja.